Przed obejrzeniem tego odcinka skonsultuj się ze swoją mamą, gdyż nie wiem, ile kosztuje leczenie psychiatryczne i czy cię na to stać, tak więc jeżeli już to zrobiłeś, to zaczynamy! To szybko trzeba obrać jakieś miejsce. Dobra, niechaj będzie już ten hotel. Albo dawaj na zameczek. Albo nie, na te domki tu. O, here. To będzie najlepsze. Czy ja wiem? Może się zdarzyć, że będą fajne itemy, a może się zdarzyć, że doprowadzi to do naszej śmierci. Mamy wybór? Nie. Dobra, lecimy. O nie, jestem murzynką. Mi się nie podoba. Z niewiadomej przyczyny mam lagi. I z niewiadomej przyczyny mój bohater, moja postać leci w jedną stronę i to skierowaną w lewo. To bez sensu. Dolecę idealnie na domę, jak fajnie. Tak, bo mnie ściąga, no. A za duże wiatry są. Ja biorę ten domek z piwnicą. Kurde, jak nie lagło. No teraz coś laguje ciągle. W piwnicy nic nie ma. To jest niemożliwe, żeby nas dwóch naraz. Nie jest źle, jeżeli chodzi o moje itemki. O, skrzyneczka. A w skrzyneczce? Czemu ty jesteś tą samą babą, co ja? Co? Nie. I właśnie, nie sprawdziłem w tym drugim domku, czy by nie było skrzynki na dachu. Dlatego pójdę to zrobić teraz. Bo może być tak, że coś mnie jeszcze ominęło. Nie. Dobra, biegniemy do strefy. Fuck! Mogłeś się odzywać, typie. Nie zorientowałem się. XD. Myślałem, że to ty strzelasz, tak wybiegłem tyłem do niej. No bo strzelałem se... Tak więc już w poczekalni obraliśmy sobie cel, czyli to miasto, do którego raczej poleci dużo ludzi, ale jeszcze nigdy nas tam nie było i można polecieć dla Beki. Gdzie tam jest? Dobra, widzę. Ty, no serio, nas tam nigdy nie było. To jest takie coś z tym filetowym na dachu? Tam no, skąd? Proponuję zająć ten taki kościołek jakby z lewej strony. Jestem chyba najlepszą... Nie wiem, co się odpieprza, ale jak wcisnę A albo D, to potem moja postać ciągle tam leci, nie? Dawaj ten kościół z lewej. Kościół? No nie, na to, nie to miasto w końcu? No to jest w tym mieście tak jakby. Kurde, no mówiłem, że takie chińskie miasto jakby, no. Leci tu ktoś? No. Tu nikogo nie ma. Mało mnie. A nie, no, lecą. Ktoś... Dobra, wchodzimy do środka, ja wchodzę dołem. Dobra, no, na dole nic nie ma. Czekaj, by mnie zlegowało. Nie gadaj. O, mam granatnik niebieski. Myślę, nawet itemu w ogóle nie grałem. O, dobra, teraz. O! I moją ukochaną niebieską snajpę. Weź mi coś daj, bo jeśli chodź. Możesz, bo... Nic nie mam. Nie zmarnuj tego. Tak, strzela, dobra. Musiałem i zwrócić na nas uwagę. No. A czy w sumie to, to jeszcze są tak jakby... Zarąbiście. Dobra, trzeba jakoś wejść do miasta i sprawdzić, czy to jest tam jeszcze. No to ho.
Raz się żyje, pies srał. Ale. Tam na górze coś jest. Tam nic nie ma. Jak leciałem, to sprawdziłem. Okej. Czy tutaj stacja benzynowa jest, nie? To co można. Mam nadzieję, że zdążymy dobiec do strefy. Trzeba to miasto splądrować w przeciągu minuty. Tutaj nic nie ma. Uważaj na ludzi. Ty masz tylko granatnik, ja mam tylko snajperkę, więc za dobrze nie jest. Ktoś tu trzeba by... No, ale mam pompę zieloną na przykład tutaj. I już jest lepiej. A tutaj masz pompkę. Szarą, ale jest. Dobra, nie ma co tu sterczeć, do strefy lecimy. A, tylko że mnie reaguje ciągle. Postać mi czasami samochodzi. Szut, tył, szut, tył. Okej. No to dupa. Gdzie lecimy? Leci busik z daleka, na nikogo nie czeka. Dobra, czekaj, nie wiem. Hotel. To kuźwa się zastanawia. Dobra, 3, 4, stop. I na hotel lecimy. Tamten ziomek postanowił z nami. No i kurde, lagi mam. Gramy na bogato, oczywiście, zapomniałem o tym powiedzieć. Niedobrze, że masz lagi, mam nadzieję, że się to jakoś poprawi. No przecież też miałeś teraz, już normalnie na ogólnie słychać. Meta mam dobrego, więc nie mam. Lecimy na Szczecin. Mi się w ogóle tekstury nie wczytują, wszystko rozmawiam. Nie. No znowu to samo mam. Wszystko jest rozmazane. No, o, mam AWP. Fajnie. Raczej mi się to nie przyda. O, mam granat. O. Mam apteczkę, więc może będzie fajnie. Mam nadzieję, że będziemy w strefie, proszę. Rękodzieło. O, czyli... Jest. O, spoko. Dawaj do mnie tutaj może. Biegnę. Z banankiem tutaj jestem. A tamten se gdzieś w pizdziec poleciał, czy jest na parasolkę proszę? Dobra. Idę, bo tam jest jeszcze jedna skrzynka. Nisko mam. O, jednak jej nie ma. Co masz? Ognisko? Ja mam tylko usta. Trochę mi to przeszkadza. Ja mam tego z tłumnikiem i Glocka. Gościu maskara. Postawił kolce, nie wiem po co. Ten gościu drugi idzie do mnie. No teraz, teraz jakoś normalnie jest. W miarę. No i cieszę się. Ja mam AWP, z AWP nie umiem strzelać, bo z niej trzeba troszeczkę wyżej, ale ona ma większe przybliżenie. Lepsza lorneczka. Chodź, no mam pistolet z tłumnikiem. Ja też mam. Czekaj. To nie chcesz? Nie. Mam dwa nawet, więc potem. Czekaj. Idę tutaj domek ogarnąć. Nikogo tu nie ma. Kuźwa, nawet przez to niespoznanie, który ty jesteś. Ty jesteś czerwony. Już idę do ciebie. Jest skrzynka. No i mam skara, elegancko.
No, ale do ciebie idę. Patrzę na mapę, czy w okolicach jest coś ciekawego. Powiedziałbym, że tam można iść na lamę, ale za daleko i poza strefą. Nie strzelaj, Rybdu. Widzisz tam? Tam jest taka metalowa lama i w niej są skrzynki, ale ona jest poza budą, znaczy poza strefą. Wywalić to. Znaczy ktoś już tam mógł być, więc ja bym tam nie szedł. Laguje mi i trochę ciebie przycina na rozmowie. Oj, to niedobrze. To znaczy nie może być to wina mojego internetu, jeżeli ci gra laguje, tak? Znaczy ja internet mam dobry, więc nie wiem o co chodzi. Też może wcześniej coś... miałeś też lag, więc trochę podejrzane. Może coś ty wcześniej miałeś, teraz ja zacząłem mieć. Czy jeden typ się rozłączył od nas? Świetnie. Po prostu moje marzenie lepiej być nie mogło. Zrzut tam jest, patrz. I to nie tak daleko. Mam w ogóle trzy pistolety z tłumikiem. Ale ktoś mu HP obija, nie, to ja tam nie... Dobra, spróbujmy, może damy radę. Nie, bo ten zrzut to już ktoś odebrał teraz. Rozwalił balon. Chodzi mi, żeby ich rozwalić. No można spróbować. Mam AWP. Czekaj. Tam się ktoś zbudował. Może go spróbuję zastrzelić. Na górze. No już tam nikogo nie ma, no. Gdzie strzelasz? Tam nikogo nie ma. Postać mi samochodzi. Serio? To już w miejscu. Tak dla twojej świadomości. Biegnę do siebie. No teraz już tak. Ale tylko czysto teoretycznie. Na tamtej... O, jest tam ktoś, czekaj. Się zatrzyma w miejscu, to ja ze strzelę. Kurwa, zauważyłam. Słabo. Kuba, strzelamy w te schody z tego, z kamienia. Spadną i się zabiją. Dawaj! Jest, dobra. Jest! Dobra. Jest. Leżą, czyli zginął już. Jest, git. Rozwaleni. A burza sobie leci powoli. Tutaj chyba nie powinno nikogo być, tak mi się wydaje. Ale kto jest na tyle głupi, żeby jeszcze budować takie schody do góry i myśleć, że nic się im nie stanie, nie? Zwłaszcza jeszcze zostać tam, jak ktoś do ciebie strzela, nie? No. Dobrze, ten nasz się nie odłącza, jest git. Ty, pomniejszyło się na naszą korzyść, jesteśmy w bazie. Dobra. Kto strzelał? Nie ja.
Tak, podskoczyć mogę jej. On sam biegnie. O, tak. Skacze, biegnie, skacze, biegnie, skacze, biegnie. Boję się tu siedzieć, bo... A, to ty strzelasz. Tak. Nie strasz. Teraz to już nie ty. Nie. Nie widzę, że ktoś zamknie te drzwi, to jest gra. Kolejny zrzut, który też już jest przejmowany. Otwierasz drzwi, które ja zamykam, prawda? Nie. Nie, to ja z tym gościem się tak. Kurde, nie strzelaj, bo ja się boję, no. No i dobrze. I zwracasz na nas uwagę. Patrzę, czy ktoś tam gdzieś jest w okolicy. Wystarczająco zwracam na siebie uwagę, mając lagi. Co? Ile nas jest? 1, 2, 3. No to kurde, taką miałem przez chwilę dylemat. My się tak mało odzywamy, ale... A zatem słuchajcie. Po tym krótkim, denerwującym cięciu muszę stwierdzić, że w Fortnite pojawia się... To znaczy każdy gracz ma czasami taki moment w Fortnite, że zlaguje mu grę całkowicie, że nie może się ruszać przez jakieś 20 sekund, a później albo go odlaguje i będzie mógł grać dalej, albo wywali mu error i program Fortnite przestał działać. Niestety... W moim przypadku tak się wydarzyło, wywaliło mi grę, no i nie udało nam się dokończyć tego meczu. Podejrzewam, że wygralibyśmy go. Jeszcze jeden z naszych tych ziomeczków też go wywaliło. No i... Pingwin, ty wyszedłeś na koniec, czy...? Nie, zabili mnie. A. No tak więc, przepraszamy za to bardzo serdecznie, pozostawiam i tak ten mecz, bo była ładna akcja z tymi schodami oraz... dwa poprzednie meczyki. Tak więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Do widzenia.